Dobra, lecimy. O Jezu. Ciekaw jestem, ile się wbije tych śmierci. No, jestem tak naprawdę nie tak daleko z pobicia rekordu z podstawki, w samym DLC. Ale czy chciałbym coś zmienić? To jest pytanie. Czy chciałbym coś zmienić? Te dwie rzeczy mogę zabrać, żeby mi nie mieszały w głowie. No chyba za dużo to ja nie chcę zmieniać. Wiem, że to jest takie uparte podejście, ale kurde, no myślę, że jestem w stanie go zabić w takim setupie. Ludzie go zabijają na pierwszym levelu bez R3 fragmentów i bez Scat3 fragmentów i bez niczego, tylko z jakimś patykiem. No to ja go nie dam zabić rady w takim setupie, jakoś dam. Było to chyba rozświetlona seria, pożyczyłem dwie części przyjaciółki. O, o to mi ile, które życzę. Czekajcie, wszystko się narywa i dobrze działa? Działa. Dobra. Lecz, bo ja nie pamiętam, jak się w ogóle ruszać w tej grze za bardzo. Złota przysięga. To sobie wypiję. O, witam pana serdecznie. Kawał ataku, nie powiem. Oj, za późny unik. Trochę ospałem się. Oj. Jeszcze mięśnie rozdane. Szybki atak. Fazę. Może się uda? To jest ciężki atak. Dzisiaj mi poleciała smoczyca w drugie. Ja też się ostatnio spulowałem, wiesz? Ja też się ostatnio spulowałem, bo pomyślałem, że przyda mi się jakiś główny DPS jeszcze na drugi team. Ale jeszcze nie wiem, co tam będę na nią dokładnie używał. W sensie, jakiej będę używał. Na razie taką troszkę porobiłem. No, taka, powiedzmy, wstępna faza. 140 puli, no to mi za 50 wyleciała i wygrałem 50-50. Znaczy sporo szczęścia. Ale po broni puluję. Zatrzymałem się po prostu na tym, że z selektora wybrałem sobie piątkę. Oj, muszę bardziej wyczekiwać te ataki.
troszkę za słabo to zrobiłem. Oj. Poskoczyć trzeba jakoś dobrze. Jezby. Cały czas mam nadzieję, że da się te ruiny w ten sposób. Ja po prostu tak nie chciałem za dużo tych mieczy, bo to kurczę, był miecz z tego Giana, teraz jest miecz z tej babki. Kurde, no coś trzeba pokombinować inaczej. Z chwili zawahania. Sposób na co? Na tą aurę? No na tą aurę też, też to jedyne co działa. Ale czuję, że dałoby się jakoś skoczyć w dobrym momencie. Nie wiem. Wygląda jakby to był taki, ale to może tak przelagowuje, że nawet nie da się to skontrolować za bardzo. Za późno trochę, co? Nie szkodzi. Ja nie wiem, czy właśnie pewnie populuje. Dzisiaj widziałem jej animację i ona w zależności od tego, ile ma paska uzupełnionego, to kurczę, jakieś tam coś tam się z nią dzieje. Super to jest, też słyszałem przynajmniej. Dobra, teraz tak, pyk. Oj, nie to zaklęcie. Dobra, tak, ale chyba starczy. W sumie ta żywotność bez... A nie, nie ma sensu, bo teraz... Dobra, i tak wchodzę. Chodź z tym, co mam.
Nie wiem, gdzie uciekasz od tego ataku. Czemu klik kucasz? Ojoj. Się ręce zaczęły trzęść, jakbym ataku jakiegoś miał dostać. Jeszcze po tej drugiej fazie zdążył użyć, zanim skończy aurę. Wiesz co, ja w ogóle nie będę już tego przykładał uwagi na tą drugą fazę. Da się to damage'ować, jest spoko do porobienia. Jeden minus jaki jest, to spokojne zachowanie, ale tutaj już nie dał rady. Już tak mi zaczęło ręka umiała telepać, jakbym delirę miał alkoholową. Serio. W sensie, nigdy chyba tak mi nie trapał rempromer teraz. Jeszcze coś będzie więcej. Poda. Zbirdowałem trochę. Trochę za mało wyczytałem. O, coś mnie powybijał. Trudno. Już się nie dało. Słucham, ten wciąż zbyt taki... Będzie, ale słuchajcie, DBD będzie dopiero po przejściu Eldena. A poradanie jest jeszcze do zrobienia całe góry śnieżne Lirantów. Cała Malenia i lokacja wokół Malenii. I jeszcze stolica Ifaru Mazula. DBD, nie wiem czy zdążę, szczerze powiedziawszy chyba skip tego leci. Nie wiem ile zostało dni na event, jakby zostało z 10 dni to zdążę chyba. Ale bez tego chyba nie ma szans. Chyba nie ma szans, tak mi się wydaje. Nie wiem ile zostało. Czy musiałby wejść i zobaczyć ile dni zostało eventów w DBD. Ale teraz się kurwa. Oj, szkoda. I promise you a thousand year voyage guided by compassion. Wymaga? Raczej nie. Powiem wam, że...
Maniem gra się ekstremalnie nieprzyjemnie w porównaniu z wojowniczym. To i dla mnie oczywiście. No, niestety. Lord of the Old Order. Ty na buildy widziałem tyle perfekcji, że są one hit bossy, no. Ja bym to spróbował sobie, mam nadzieję, że go nie znerfią. For fun, bym coś poczyścił. Wyglądało już strasznie śmiesznie, jak to działało. Rzucę gdzieś te perfumy, ładuję jeszcze jakieś takie stopnięcie elektryczne i kurde, taki bursta robi na bossie. Myślę, że to DLC dało z tymi mieczami, co robi Relana. O! To też musi być fajna sprawa. Kurde, miałem bardzo dobre podejście, ciekawe kiedy je powtórzę. Cztery dni? O, to absolutnie nie ma najmniejszych szans. Jakbym dzisiaj usiadł i zaczął robić, to bym nie zdążył tylu zadań zrobić to szybko. Myślałem, że to jeszcze z tydzień został przynajmniej. No zarapiłem się trochę, no i jeden się przedłużył, ale szczerze to nie żałuję jakoś specjalnie. Oj, szkoda, tutaj też się zrapiłem. To odpuszczamy DBD w tym. Wrócimy na archiwa. Takie pełnoprawne. Ewentualnie Klara wyjdzie, to sobie pogramy tam z dzień czy dwa. Żeby zrobić achievementy, jak będą jakieś z nią. O, chyba uniknąłem tego. Jeszcze raz mi się coś udało. Słabo to wyczekuję. Siemaj, Raczek. Szczerzyków? Słuchaj, niewielkość, a technika czyni z ciebie wojownika. Że zrobił piąty atak. Dla stresowania. Tego już zniszczonego, co? Będzie plus plus trudna wielda na komputerze Knapsa. O Jezu, to pewnie są te wyzwania. Czyli zrobi się na formie RPG-a tekstowego. Aż tak źle jest. Słuchajcie, tutaj na dobrym kompie potrafi chrupnąć. Jak szanowny małżonek Radan postanowi sobie napierdolić 40 AOE na pół mapy.
kurwa, czemu ty się skradasz, Błotramoniu? Blisko. Blisko po raz drugi. Trochę lato z tym meteorem. Kiepsko mi spozycjonował. Ale się skrada ten debil, ja nie wiem jak to mi się klika na tym padzie. Coś kolana już. To chyba ta kontuzja bieżni. Fajnie też jakby zaczął pierwszą fazę od skoku, bo to, no właśnie, bo to od razu można te ostrza stakować na nim. Halako. Ale mnie to cieszy i potem od razu leczymy. Dawaj szybciej, co jest? Niestety trzeba to mi przytankować trochę. Jeden za dużo rol. Ale dobra, nie spaniszował. Oj. I promise you a thousand year voyage guided by compassion. Daj się uleczyć. Szkoda. Chyba. Ściany mnie wrzucił. Czy coś się z przeciwnikiem? Nawet da się dwa razy. Ciągle padam pod tą ścianą, muszę jakoś sprawiać się odsunąć, ale ciężko skorygować ruchy po tym, jak on zacznie dyskotekę.
Hehehe, dobra, na razie spoko. Tak. Co to było? To była pozycja. Jakaś tam emotka jakby do zrobienia. O tak. Możemy się schwilować. Będzie robiony no hit. Level pierwszy bez złamków. Musicie buziaka dać, zanim padniesz czy coś? O! A to by było fajne. Fajny dodatek byłby. Damy radę, damy radę. Siemka Beata, witam. Witam, witam. Złota przysięga wjeżdża. Coś teraz trochę błędów pojawia się w pierwszej fazie, a jak pierwsza faza źle idzie, to druga już ma trochę gorzej. Dobra. Bardzo wiem, co mnie walnęło, ale spoko. Niestety dołożył ten piąty atak. Piąty atak. Dobra. Jeszcze raz. Można by było jakieś podejście z runem zrobić. Dawno je robiliśmy. To zawsze trochę dodatkowych statsów.
zniknęło. Jezu, no. Zaplątałem się, dobra. Niestety. I promise you, a thousand year voyage guided by compassion. Teraz za dużo tutaj robię. Zmienił? Wątpię. Wątpię, żeby dużo zmienił. To są już różnice milimetrowe, to trzeba po prostu dobrze zagrać. A dużo błędów jeszcze popełniam, wbrew pozorom. Jeszcze niektórych rzeczy nie uczyłem się dobrze kontrolować, chociaż już niektóre jakoś wychodzą. Czasami nawet uda mi się tych meteorytów w drugiej parze uniknąć. Nie chodzi o tego jednego dużego, ale tych grawitacyjnych. Wyperły chmielowe to jest słuszna zapłata za takie... Za takie trajdy. Tu ładnie pachnie. Aj, piwko. A w sumie też dawno nie piłem piwa. Mógłbym sobie coś kupić.
żeby coś tam zamoczyć. Łezka. Znaczy ja to łezkę to szczerze to mogę wywalić, ona mi nic nie daje, ani jedna, ani druga. Znaczy jedna daje pierwszą hita, a druga nawet nie wiem co robi, szczerze powiedziawszy. Nie wiem jak ta łezka by była dobra ofensywnie. Bo to co teraz używam to jest useless, jedno i drugie. W sumie. By była jakaś, która podbija obrażenia. Może tej leczącej spróbuję. Aż domyślnie to ja bym nie chciał dostawać obrażeń. Szkoda, że dokastował do końca. Jedną użyłem teraz. Szkoda. Na 3 minuty, a to daje na 3 minuty, tak? No tego brakuje w opisach tych przedmiotów, bo ja jej używałem, ale ja myślałem, że ona... Po tym jak OP brzmiała, to myślałem, że ona aktywuje się na ciśnienie, nie wiem, 30 sekund góra. Znaczy, no szkoda, że gra nie daje takiego dokładnego opisu, że po wmieszaniu elixir zapewnia 30 sekund wzrostu maksymalnego OP-żeta, dajmy na to, nie? No ja używałem wczoraj, ale no myślałem sobie, kurwa, no brzmi OP, pewnie daje tak gdzieś góra, nie wiem... 15-30 sekund dałbym max. Że jest taki, ale to jest specjalny potek. To chodzi o ten specjalny, ten niesamowity elixir. A tutaj... No ten wzrost HP jest spoko, nie wiem, jakieś obrażenia by się przydały. Zręczność, inteligencji, wiary, nie ma akurat tej na siłę, no cholera jasna. Równowagę, spontaniczną zasłonę. A jakie obrażenia to są te Black Flame? One są któraś łezka wzmocni moje Black Flame'owe obrażenia? Mam tej co odnawia HP, mam. Nie to, coś było. No kurde, jestem prawie pewien, że mam. Bo się stawiam, jak to działa. No niestety nie rozpoznaję ich trochę po obrazku. Ta? Nie. O! Efektem oto. A to możemy sprawdzić. A po otrzymaniu obrażeń, ja po zadaniu wziąłem. To nieważne, nie, to nie mam tej. A za czym RTA działa? No ta brzmi też całkiem obiecująco. No, u mnie też jest cieplutno. No kurwa, co mnie podniosło? Muszę się uczyć nad tym przeskakiwać, wiem, że jakoś się da.
Oj. Fire damage. I zwiększy mi to, czy nie zwiększy? Siema podstępne, witam. Dobry wieczór, dobry wieczór. To jest tylko i wyłącznie kwestia obrażeń na ten moment. Wydaje mi się, że jakbym mocy robił, ja też z tym flaszkami zostaję. Rzadko kiedy mogę wykorzystać się w dobrym ranie do końca, czyli to jest ogień, tak? I to zadziała. Idzie. Mi się podoba ten dźwięk, ja się stawiam co tak plumka, a to HP mi wracało. No jest. Jak mam buff, czyli teraz mam zwiększone obrażenia, prawda? Pomyślałem się przejść na początek, na bursta. Wygląda jakby nie zwiększyło się. Biło 1300 i bije 1300. Chyba, że ten burst jest większy. Jest, bo chciałem sobie w drugą rękę mieczy wziąć. No kurwa. Ale ta na ogień, no chyba nie działa na to, na tego buffa. Wydaje mi się, że zadałem dwa ciosy, chyba że to zwiększa obrażenia tego mojego efektu, który odkładam. Tego nie jestem w stanie zobaczyć, bo ja tak patrzę na te dwa pierwsze ciosy zazwyczaj, ale zmieniam ją. Coś jeszcze pomyślę. Mało brakuje. Potrzebuję tylko czegoś... Może wezmę to na zbicie równowagi i może uda mi się gdzieś go wytrącić przypadkiem, wiecie. Nawet jak będę wytrącał całą walkę, to pomyślę sobie, żeby Stader wpadł tuż przed tym, jak jest jego koniec. No to jest coś cennego, nie? Wątpię, żeby się udało, ale można spróbować parę ranów wtedy zrobić. Często przełamaj... Oto. I tym spróbujemy. Mam nadzieję, że ona też trwa tak z parę sekund dobrych. Bardzo ciężko wytrącić. Słuchaj, ale mówię, jakby cała walka nawet to była i wyobraź sobie, że ma 15% HP i wytrącenie wtedy po całej walce zestakowany wpada. I tak nie mam miejsca, co tam wsadzić. Da się roztagerować. Wczoraj Sivion mówił.
się zbliżowała, myślałem, że to inny atak będzie. No znowu to samo. Trochę. Był dobrze atakowany i wszystko. Teraz to wszystko się spałowało. No, to dosłownie były dwa szoty. Ale groźny. Już od środka zostaje z obrażenia. Możemy jeszcze raz hitnąć. Wow, myślałem, że perfekcyjnie zrobiłem ten atak po raz pierwszy. Niestety. Pomylił się, tak myślałem, że ten dash i będę miał chwilę na wychilowanie. No nie wiem czemu, nie wiem czemu, tak, ale mieszam to, myślę, że to jest dobre. Czuję w kościach, że w konkretnym, decydującym podejściu wytrącę go w najbardziej pojebanym i niespodziewanym momencie. Tak coś czuję. A nawet jeśli tak nie stanie, to w sumie i tak mówię. Nie wiem, czy jest jakiś super zamienny pik na ten slot. Lol. Oj. No i to... Kurwa, to mi troluje rana, no! Kamerka się nagle nie chce na 4-metrowego popa. No, leczenie i face tankowanie będzie stosem chyba.
to jest na atak do chwila. Dobra. Uleczyć się, błagam. O Jezu, no nie wiedziałem co za atak. Femboy atakuje. No nie, no. Migiga troluje to. To, że mi w kucaka wchodzi. Muszę iść kawałek, żeby... Leć sobie. Tego. Wybijamy przy tym ataku. Trzeci raz padam po meteorze, ostatnim na tej samej fazie. Na tym samym ataku. Trzeci raz na tym samym. Nie wiem, jak on zaczyna robić, to jest najprostszy combo. To jest mój ulubiony combo jego ataków. Atak, atak, atak. Atak, rozbicie światła i nie wiem, coś mnie wytrąca z równowagi w tym. Nie mogę dobrze podejść do tego. Kurwa. Ile można tańczyć, Radan? Dawaj tego fanboya. Teraz strapona wykłada. No szkoda trochę. Teraz pewnie byleby tego uniknąć. A, co? Nie rozumiem tego, jak to leci. Leci to w dół i nagle straszliwie mocno zakręca. Zazwyczaj da się to przeskoczyć. Bo trollowanie właśnie jest trollowe. A teraz, o dziwo to, siema Japman. O Jezu, ciepło mi się zrobiło, cholera jasna. Dużo machania. Chyba czas na runa z runem. Aktualnie łezki. Mam łezki na negację obrażeń i na wytrącanie większe. Jakby było coś na obrażenia, to bym wziąłbym na obrażenia, ale nie mam. Chyba, że na zręczność wezmę łezkę. Po prostu. No, przechodź. Czemu w tył? Bo chcę, żeby one jakby w jednej linii leciały. Dlatego zacząłem dostosowywać się do... Dwa razy tyle użyłem jakimś cudem, a miałem się leczyć. Chodzi, że z jednej strony mi to rana. Nie działo się, że w ogóle mogę tyle dwa razy użyć. Ataki. I
bierze ci piękne ataki. Znaczy nie? Nie wiem, czemu raz mi wziął plachy. Wreszcie jak katastrofy. Kończy leczenie, kończy leczenie. Czemu? To jest meteor już. W drugą stronę. Tam bym chciał gdzieś. Dobra, tak. Dobry atak. A nie, to nie jest taki dobry, ale jest cios. Teraz jest dobry atak. Dobry run jest. No kurwa. Dobra, trudno no. Jest jak jest. Niestety, no w ścianę mnie wcisnął, kurwa no. Takiego pecha jeszcze nie widziałem w historii gier, no. Każde dobre podejście, on nagle robi nieunikalne ataki. Czterema kombosami. Naprawdę, miałem 6 potek i miałem masę bezpiecznych sytuacji. To użył meteorów, po czym użył tego ataku, którego w ogóle nie używa, tak naprawdę. No kurwa pech, no. Pech jest RNG. Ale jeszcze żyje. Perfekt. No kurwa mać. Bardzo dobrze wyczuwa.
blokowanie stosem będzie. Wyszło całkiem dobrze przy tej ścianie, jak dziwo. A jest tu sobie zobaczyć. Ile run zostało? 25, coś koło tego. No malenie trzeba jeszcze zostawić sobie. Bo ona też może przykropę Jezu zrobić. Ulala. No. Oh. Jak to jest niesprawiedliwe? Czemu zaczął teraz ten zasrany atak używać? No on jest według mnie nie do uniknięcia. Po prostu jak RL1 robił rany, to po prostu ten atak nie występuje i tyle. Nie wiesz, żeby jakiś kurwa sposób na uniknięcie tego gówna. To takie AOE jest chamskie. Ale dobra, nie w każdym ranie będzie miał ten atak. Nie ma takiej możliwości. Nie wiem, jak mi się to wyszło. Dobrze się udało przed tym. Dobra, jest jak jest.
Zostaw się, błagam. Ale HP. Niestety. Nie za daleko i nie za blisko być. Niestety, nie da się po prostu dostosować tego, bo koniec walki zawsze wygląda tak samo. Zawsze tak samo. Jak już jest dobra sytuacja, 6 potek, on ma tyle życia, to zaczyna się atak grawitacyjny, napierdajemy teoretami. I to jest bez jakby kompletnie, no full po prostu tak napierdala. Gdyby raz tego ataku nie zrobił, to myślę, że by było po walce. Zamieniam to, bo rzeczywiście nie jestem w stanie go wybić. Zamieniam po prostu na zręczność. Nie wiem, to są po prostu obrażenia. Małe to małe, ale może ten jeden punkt czy dwa są gdzieś potrzebne. Pintia broni. Heavy. Ale nie mam na siłę. Łezki. Coś, suche mordo, dzięki, nie próbowałem. O, teraz próbuję na 100%. Jak lubi się kurwa męczy, a tu chłop przychodzi i mówi, że to wystarczy odbiec. Ja pierdolę, geniusz. Ja sobie kurwa życie komplikuję. Ładny czarny obrażeń poszedł. O kurwa, fajny start. On też zmienia taktykę z Kutwysyn. Szkoda, że dostałem tak mocno tym. Dobra, spokojnie, teraz się zaczyna jak zawsze.
i trzeba przycentrować. Wow, ale kiepsko się rozsiadło. Nie mam tego. Bardzo napierdoliłem, jeszcze to odlatywał. Dostałem, ale może się zrespić, gdzie on jest tutaj. Ile, proszę. No nie, no. To jest implementacja AI jakaś. Nie wierzę, że jest inaczej. Nie wierzę, że jest inaczej. Jest na 100% AI jakieś tutaj zamieszane. Niemożliwe, żeby przez 100 prawie prób bicia go, nie używał tego prawie w ogóle, nagle rozbijam prawie na hita i on cały czas tym spamuje. Zawsze to samo. I tą zręczność, czekajcie, jeszcze raz usiądę. Ta zręczność nic nie daje. Myślałem, że chociaż jeden obrażeń czy dwa zmieni, ale dosłownie nie zmienia nawet to jedno oczko. No to odam chyba, to może mi podartuje gdzieś. Dream Drive? Nie, już... Powiedz mi, mógłbym pójść po poty chociażby, żeby plus 12 mieć. Damy radę z tym, co jest. Jest w zasięgu. Leczenie się jest potrzebne. Oj, uleczenie się jest potrzebne. Raz i dwa. Raz i dwa.
O, jest tankowanie Estusem. Czy w sumie okej, okej, jest zajebiście. A thousand year voyage guided by compassion. Teraz dużo obrażeń dojdzie. No szkoda, że nie miałem w ogóle staminy. Oj, chyba kiepsko. To to było. No kurwa mać. Dobra, tak, Jezu. O Boże Święty, kiedyś się uda. Siema, Kevin. Spokojnie, ten rolko. Ani razu nie rolowałem meteorytów dzisiaj. Ani razu. Zawsze teraz straczar. Dzisiaj cały dzień straczar przez meteoryty. I idzie dużo gorzej niż rolką. Tak, by the way. Ale to po prostu kwestia tego, jak ja na nie gram. Ja po prostu jestem tak na nich ustawiony, że mi idzie gorzej. Powiedziałem, że jak się umie skakać przez nie, to idzie lepiej. Tylko ja nie umiem. Ale i tak próbuję. Co za... chujowy start walki. Na jednym potku się uda? Atak.
szkoda. No kurwa, przecież był dobry roll, no! Siema, Eklerku. No przecież był dobry roll. Czekałem na piąty atak i zrolowałem go. Ja pierdolę, no. Na runie spróbujemy teraz. Było parę dobrych podejść bez runy, czas na runę znowu. Żeby tylko dobrze siadło, jak ta runa źle siądzie, to szkoda aż, no bo ich nie ma nieskończoność. Niestety. Fucking shame, mate. To jest do wyjebania. To jest do wyjebania, tak naprawdę, podejście. Akurat z łukiem runicznym, nie? Akurat z łukiem runicznym zaspamował takimi chujowymi atakami, że... pala się nie mieści. Kurwysyństwo, naprawdę. Dwa razy było grawitacyjne wciągnięcie i dwa razy były meteory. Trzy razy były meteory. Na drugiej fazie. Pierdol się. Z takim gównem. Frajerzej. Oj. No tak, on może spróbuję. Tam to mało daje też.
Dwa dobre ataki. O, zajebiście. Unika. Może być taka sprawa. Może być taka sprawa. Sprawiłbym tryhard podejście z wszystkimi buffami, które tam gdzieś tam mam zahimkowane pojedyncze. Ale boję się, że jak kurde to zrobię, to on znowu odpierdoli jakąś majanę. Ale spróbuję jedno takie zrobić. Mam jeszcze dwa takie. Ekwipunek. Rozbiję? Nie wiem. Nie liczę za bardzo, szczerze powiedziawszy. Chciałem uniknąć albo skoczyć i nie zrobiłem ani jednego raidu o sesie. Chyba przestań spamować tym gównianym atakiem. Ja pierdolę. Dobra. Chuj tam. Cała ewentualny proces życia krewet się właśnie spalił. Teraz na to używa, w tym razie. Ja pierdolę, go najebałem. No kurwa, ta kamera jebana. Idealnie się krwawienie weszło. No niestety. Opodbijamy wszystkim, jak leci. No niestety nie poradzę. Mimo coś mogłoby wejść, ale no spami kurwa, ani jednego salta nie zrobił. I raz tylko zrobił te poczwórne obrotowe cięcie, no tego mi brakuje w walce.
Nie schaz, spalamy rund do końca, no. Nie zostanie to, że będziemy, nie będziemy mieli wtedy wyboru. Z tym rundami po prostu jest większa szansa, że coś się uda. Coś powiem, Garto? W Soulsach regularne zbijanie do minimalnego HP? Jakby ktoś powiedział mi, no zawsze trafiasz trójkę w totka. Ja chcę go zajebać, rozumiesz? Trójka w totka mnie interesuje. Mnie interesuje cała pula. O Jezu, on mnie odepchnął. O, ten atak mnie porobił w ostatnim. Szkoda, bo tak ładnie się skompensowało krwawienie ognia z tym drugim. Zasz jebany. Byleby nie zaatakował. Dobra, nie atakuje. Znaczy atakuje, ale no. Dobra, ale... Blisko było. Jest sporo w miarę darmowych obrażeń. Oj. Kurwa, no wytrącił. Jackpot? Garto, to był żart. To był kawał. Finfa. No po prostu mówię, że to jest... Wiesz, ale tak szczerze powiedziawszy, to na jackpot tutaj w walce mam takie same szanse jak na totka. Albo się trafi, albo się nie trafi. 50%. Oj, trochę za późno te użyłem, ale trudno. Mam nadzieję, że teraz się trafi. I żeby jedna była walka, gdzie będzie naprawdę miłe rozłożenie ataków. Znaczy jedna taka była, ale no cóż, ta końcówka mnie zmiotła z planszy.
ładnie pryknęło. Oj, ale gówniany atak mnie trafił. Wiemy, Estusem. No nie mogę sobie poradzić z tym. W ogóle na przykład nie używa ani razu salta w powietrzu. Ani razu nie używa tego takiego, że tak drilluje i uderza w ziemię. To jest zajebistymi atakami są te dwie wymienione przeze mnie opcje. No ludzie wiedzą o tej koszmar, myślę, że jesteś leci. Co to było? Pchnięcie bez niczego? Bo chyba już nie chcę. Każdy mi pryknęło.
Dobra, dobra, teraz muszę się zaraz pić. Ja pierdolę, no. No nie no, zdobyłem ran niestety. To już sprawę. I uleciał, po mleko poleciał stary. A, okej, myślałem, że jestem daleko i spierguję się, ale no niestety wleciał. Aha, myślałem, że zawsze środek leci. Tak to robiłem. Ale widocznie źle robiłem. Dobra, tak? Kurwa! Dobra, teraz bierzemy fanboya w kajdany i wycieramy im podłogę. A, jeszcze badassowy backstep na boczek. Ja jestem eldeńskim fanboyem. No widzisz, Macias, jakbyś się nie wbił, to bym nie wygrał, no. Tyle, to taka sprawa.
Ale gdzie tu się, jak tu się teraz na górę wchodzi? Co teraz się dzieje? Teraz prawdziwy boss. Teraz zlatuje Michela the Femboy. Gdzie jest ognisko albo dalsza droga? Halo? No ale sportowe 125 wyjebel zajął, co? O, wspomnienie to jest, kurwa, nie zdotknąłem tamtego. Cholera jasna. Kamisama, Kamisama! O Jezu, ale pierwszy raz, jak doszedłem do tego dalszego momentu, to powiem wam, że ręce drżały jak po szlajny naturatu. I'll make the world a gentler place. O Boże Święty. Diadem światła. Diadem to takie majtki po staremu, jakbyście się zastanawiali, co to jest diadem za słowo. Takie majtki. Teraz mamy stringi, figi i tak dalej, to tam były diadem. Trzymał koronę, trzeba założyć. Koronę Femboya, zaraz zakładamy, tylko czekajcie. Wracam tutaj z normalnymi rzeczami. Co się tak dam? Opalizującą tej dam. A gdzie jest ta opalizująca? I drugą jaką dam, to... To wznagracja obrażeń drugą, tylko... Która to jest która, kurwa? O to? To jest to, opalizujące dwie, ta. Ekwipunek? Wyposażenie? To ja, jak mi się w końcu uda, już nie będę miał siły nawet wychodzić z domu, tylko będę zamawiał same pizze codziennie. Cztery sery. Po 60 centymetrów. Czekajcie, tylko trzeba zmienić jedną rzecz, bo już nie mam, nie dam rady chodzić, to już koła mam zamontowane. Moja ostateczna forma. O Boże. Ale to była, no... Jeszcze chcę zacząć to malenie, ale na pewno jedna z cięższych walk z takich form software'owych. Czy uczciwie ciężka? Nie wiem. To już pozostawiam opinii ekspertów, ale no, taka na pewno wymagająca. Na pewno wymagająca. Dobra, maciuchy, przez to, że skończyliśmy, to warto było pomyśleć tak. Tutaj przygotować, od razu, ja zaraz idę ze dwóch, muszę, nie wiem, wypuścić się fluidy wszystkie. Tutaj, jak ominąć oczy, przygotować jakiś guide? To pierwsze pytanie, nie? Drugie, gdzie są kanały? Gdzie tam mniej więcej szukać, z którego TP-ka najbliżej? Trzecie... czy da się tutaj wejść? Nie wiem, może jakiegoś shota zrobimy albo coś, żeby to wszystko zapamiętać. Trzecie, czy da się tam wejść? I czy coś jeszcze chcę wiedzieć? Nie wiem, i czy coś jeszcze ominąłem ciekawego? Więc trzy pytania, to można w shocie zawrzeć, jakby ktoś chciał. Czy jak tutaj pokonać te oczy patrzące, ciemne? Kanały, jak wejść w Beluracie? I czy da się wejść tutaj? O. Wejść obok nich, ale dobra, tam są różne windy, żeby po nich pochodzić. Ja przeszedłem to pod ziemię, tylko tam są jakieś te, jakoś da się je rozwalić, jestem prawie pewien. Byś kombinował? Możecie opowiedzieć, bo bym chciał jeszcze... Znaczy, bo to tylko trzy rzeczy, albo inaczej, czy jeszcze jakiegoś bossa pominąłem? Ktoś, kto by był... Na przykład nie wiem, no, spójrzcie na całą mapę, zobaczcie, może gdzieś Site of Grace'a brakuje, ja muszę iść się wysikać i można coś więcej, bo masakra. Tak? O, no to weźcie, powiedzcie, gdzie szukać. W ruinach tych labiryntowych? O, serio? Ja pierdolę, dobra, zaraz wracam.
Witam Państwa. Dobra, nadrabiam czat. Jak Mimic Veil, a co to jest Mimic Veil? Teraz się łza. Czeka, obok fontanny. Gdzie się modli czterech typa, jest studnia, wabys. No ja tej studni, ja ją widziałem wcześniej, nie potrafimy jej znaleźć potem, cholera jasna. Smoki robił wszystkie chyba. Chyba wszystkie, dobra, czekajcie, od czego zaczynamy? Od Beluratu? Ale co to jest Mimic Veil po polsku? To jest jakaś łza? Czy co to będzie? Który się zmienia w przedmioty otoczenia. Zbierasz to na początku gry. Czyli mam to raczej, tak? NPC na arenie stoi? Dobre pytanie w sumie. Jezus, coś wystraszyłem. Siema, Dawid. Jak tam? Gorąco. Czekaj, tam coś jeszcze jest? A, tam są moje ciała. Nic więcej już nie ma. Aha! To gdzie ja pominam aż 4 fragmenty ostro drzewa? Ciekawe. Chyba nie ma żadnej ikonki. Chyba nie ma żadnej ikonki, tak mi się wydaje. Bo powinny być ciała. Przy wejściu. Przy wejściu na rękę. Pokonany, no. Udało się dzisiaj. Dzisiaj już od początku się wszystko wskazywało, że się uda. O, coś jest. To jest ten Ansbach. No, zapamiętałem nazwę. Obsydianowa lamina. Gniewna klinga Ansbacha. Uhuhu. Ile zajął w sumie? Dzisiaj tak jest 2 godziny i wczoraj jest 3. Z 5 godzin? Na dole gdzieś. Tutaj na przykład jest ten. Tutaj na przykład jest starowina. Ale tak poza tym to chyba tu nic nie ma więcej. Tutaj jest krzyż jeszcze Mikeli. I tutaj krzyż Mikeli. A co to jest to? A to jest loch Beluratu. Przy łasce zobacz. No, ciało jeszcze jedno, tak? Teraz na krótki odpoczynek. Kurde, chyba nie widzę. Bo dzisiaj, teraz bym poczyścił już, no dzisiaj jakby się udało zamknąć DLC i wrócić na góry, to będzie już super. Bo to myślę, że zależy jak długo malenia zatrzyma, to będzie kwestia... Kurde, a może jakiś fajny OP build? A, niżej na schodach, okej. Można by było jakiś fajny sobie powalony buildzik zrobić. Trochę mnie kusi pod tą łapę zrobić, żeby z krwawieniem, ale to chyba będzie jeszcze gorsze od maga. Chyba nikogo tu nie ma. Może jakiś NPC u mnie podzielił inny los. Chyba, że jeszcze niżej. A koło wejścia? Czekaj, nie patrzyłem, czy tam coś nie leżał. O ty, może pod pięści zrobimy. Pod takie pięści. Widziałem, że to też ludzie mocno sterbiją. I pięściarz pobije i wybije zęby. Maleni. Gdzieś leżeć. A może on dalej jest z tym? Bo to jest ten, co ukochał sobie Tauta. A teraz tylko święta Trina, to jest rzeczywiście. Kapłanka. Ty, a ta kapłanka nie ma coś dla mnie w ogóle? Nie, no, bo ściągnąłem się, fabułka jak zwykle zaskakuje, ale pobocznie też są ciekawe. Czyli wszystko znowu robisz? Na ryzymcach tak, po brońkę. O, patrz, coś tu jest. Po tej babie. Serce kapłanki, młot w kształcie prawdopodobnego kwiatu. To wszyscy giną w tym DLC, straszny sadek dla nich. A tutaj? Coś Trina może? Może Trina, wykręć mi Trina? To co, czekam na kolejny DLC, gdzie zobaczymy malenie w Prime. O, coś jest? Kwiat świętej Triny. Ale zdechlaka nie ma rzeczywiście. No ile? To będzie miał zabawę na dobry czas, co? Życie Świętej Triny zwiędło ulotnie jak pory roku. Pozostawiła po sobie samotną lilię wodną. Nieznacznie zwiększa maksymalne PS-y, pomimo głęboko purpurowego odcienia kwiata nie jest w żaden sposób trujący. Po prostu kwitnie w ciszy. Ale co to jest? To jest amulet, tak? Oręż kapłanki smoczej komunii, moc ze smoczego kamienia przypominając pradawny kwiat.
Cztery płatki rdzeń kwiatu są ostre, zakończone czubkami. Mogą zadawać smokom poważne obrażenia. A to jest hełm. Znaczy, no smoka, kurde, przemiany są normalnie. Charakterystyczna broń Ansbacha, rycerza czystej krwi. Zdumiewająco ostra i lekka kosa przeznaczona do walki. Obsydianowe ostrze nie wymaga stosowania sztuczek, by spełniło swój zabójczy obowiązek. Dzięki samym umiejętnościom władającego może przebijać i rozpatrywać wrogów, rozrywając pole walki kwiatami szkarłatnej krwi. O kurde, niezły Ansbach, co? Żelazna maska pana Ansbacha, dzięki której wyglądał jak spokojny, mądry, brodaty starzec. Nerza maskę wciąż czuje się dawny strach oraz zimna, niezachwiana dyscyplina, za to posługiwał się swoją klingą. Wzmacnia umiejętności przysięgi krwi i dynastii noszącego. Mam inny moveset niż reszta kos. Ale wiesz co, ja bym chyba chciał, te pięści to nie jest taki głupi pomysł, ja bym chciał chyba zrobić builda pod... O, pod to. Na przykład. To wygląda w chuj śmiesznie. Zaszyfrowana pata i to też pięść jest? O, pod to bym sobie chyba zrobił. I bym po prostu napierdalał... Napierdalał takimi buzdyganami zamiast rąk. A tutaj tak naprawdę tylko siła i zręczność. A, i krwawienie, to będzie można dużo... Bo co, jak mam 45 na gromadzenie krwawienia, to na przykład dodam sobie do sił 60, do zręczności tam tyle, ile wymaga, czyli w sumie prawie nic. I mogę sobie na przykład pójść i w mistyce wjebać dużo. Voice break, jak pojeban, a coś trzeba mieć konkretnego? Kurde, może bym zagrał. Wiecie, to już teraz idziemy na... Zaraz wracamy do landu, gdzie już byliśmy tak naprawdę. 2 na 2 na R2. O kurde. Ale z tej to malenie też bym chciał jakoś spróbować. Potrafię po nosie, albo sobie wsadzić rękę w dupę na przykład. Jak ktoś lubi. I może być niespodzianka. Może starowizna przeżyła. Ty, ona żyje chyba dalej. Ale nic ciekawego nie... Poza oddychaniem nie robi. No, nie pokazuje mi już nigdzie NPC-a, a ciała tego gościa też nie widzę, chociaż jego ciało to akurat nie byłoby pokazane. Już na chwilę tutaj wrócę. I zaraz idziemy do tych kanałów i w sumie tyle. I do tych ruin. Bo mówicie, że w ruinach. Zakładałem i dałem mi gulasz. Gulasz ornisty, naprawdę zajebisty. Opis mnie? Tylko oddycha. Nic poza tym. No to widzicie, u Witeatora zniknęła ta... Zniknął ten koleś z jaskini, a u mnie zniknął stąd. Takie to życie właśnie jest. Może tutaj będzie. No, myślałem, bo te dwie wiadomości były tak ułożone. Dobra, mówicie, że od studni się gdzieś biegnie, tam? Od studni? Tu jest chyba studnia. Nie? No? Nie mogłoby coś jeszcze być. Chyba po takim bossie to tam powinna na mnie jakaś parada czekać. Dobra, czy jestem blisko? To jest to boss. A o które ruiny chodzi? Tylko zapytam. O te czy o te? To nie był koniec. Słuchajcie, drugi DLC będzie. Mówię wam. W sumie mogliby zrobić. Myślę, że ludzie tak uwielbiają tą grę, że... Co tu nosiłem? To? To po prostu nosiłem? Bo nie pamiętam, jaki miałem. Moment na mapie, teraz trzeba tam do... A, czyli ja w ogóle tutaj nie byłem ostatecznie. Bez kitu. Masz ty rację.
O, to są cztery modlące się osoby i gdzieś obok nich miało być, tak? To każdą informację z tym... O, tutaj, dobra. Tutaj, prawda? Kurwa, ja widziałem tą studnię, ale ja o nich zapomniałem, gdzie ją znaleźć. A ja długo szukałem nawet całkiem. Wiecie, trzeba w ogóle potę na manę będzie dosadzić. Ty, czekaj, inaczej, ja tu byłem nawet. Tylko zapomniałem o tym miejscu, no. No niestety, taka mapa pokręcona, że człowiekowi czasami z głowy wypadnie. Drabinie. Słuchajcie. No, tutaj jeszcze nie można konia przyzwać. Ale ślus, szlam. Wyganie w grówienku. O kurwa, spadanie w grówienko. Ty, jak chcę wyjść, nie ma wyjścia. No kurde. No właśnie tak wygląda, nie? Chociaż gdzie bym jechał, bym gdzieś tam bardziej. W tamtą stronę. A to co? Tutaj wygląda, jakby miała być jakaś bitka. No i chyba dobrze to przeczytałem. O kurwa. Jak tutaj brakowało. Amulet to odpowiednięca rogu. Super. Super, kolejny amulecik do kolekcji. Truta strzałka. Dobra, dobra. Tutaj coś jest jeszcze? Nie. Tylko wiadomości same. Plasterek mięsa. No tutaj nic, tutaj chyba nie orywaj za bardzo. Problemy w drugą stronę teraz idę zobaczyć te miejsce, które widziałem. Może to jeszcze jeden będzie. Przy dążeniu cienia też były dwa, albo trzy nawet. O nie. Nice. Fajne widzę. Ta trucizna tak smaga bardziej niż bija. O, ale blizło. Żgaczka na górze. Chciał tu kolejne wierno. No ohydna. Ohydna baba. No i co?
No i co teraz? Ten mostek, tutaj. Kurej, nie dałoby się? Daj, zaraz zobaczę, rzeczywiście ten, no nie no. Chociaż kurde, nie wygląda aż tak wysoko. No tak, ma na gable. Ale wracać mi się nie chce, żeby sprawdzać. Tak po prostu wygląda niepozornie, o tak opowiem. Zacznijmy tam jeszcze, bo tam już widzę itemy i muchy kolejne. Żywica jakaś, tutaj jeszcze więc tych mus... O! On mnie wgaszył. No, to radana porobiłem, to co ty tutaj? O, miecz rurytę wojownika wypadł. Zatruta ręka, o, też jakaś bronka chyba. Albo jakiś tam kostur czy inne. Krzesła, dużo roboty. Popatrz sobie, bo jak bardzo trudne to... To lepiej dobrze spożytkować czas. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Chyba, znaczy nie wiem, na górze była babka, ale nie wiem jak tam zeskoczyć mogę. Więc idę chyba na drabinkę. Powoluteńku. Zobaczymy, co jeszcze ta drabinka mi przedstawi. Może gdzieś gdzie byłem, a może jakiś zeskok dodatkowy. Zobaczymy. Bardzo oczywiście wygląda ta drabinka, tak oczywiście niepozornie. Bla 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 bla. O! Aha! Lol, ale połączenie. Spóźniła się Lilka już. Już przeszkadzałem na walce z bossem, wiesz? Spóźniłaś się po prostu. You are late. Lecie, bo Kot mi tutaj spóźnił się z jednym przeszkadzaniem, ale jest gotowy na drugie. O, dobra. Będzie ta łaska? Tutaj. Kurde, tutaj zacząłem cały bieg przed chwilą. Ale się zazębiło. Tego mam za mało. Rozwój postaci. Nie rozwój mnie interesuje, lecz butelki. Bo chciałbym przydzielić ładunek jeden tutaj. No i gitara. A teraz idziemy szukać tego bossa w ruinach. Tutaj. Trzeba pomyśleć, jak tam się dostać. W sensie wiem, jak którędy, ale trzeba zobaczyć w którędy. Kacie? Dobra. No wysoko to jest, to wygląda trochę jakbym jakąś hopkę albo windę musiał znaleźć. Będzie 0,5%. Wiesz co, wbrew pozorom nie dużo osób się bawi w takie wyzwania. A ten Horizon drugi to jest chyba świeżoniera dosyć. A może że jeszcze ludzie im poprzechodzili tak jakby chcieli. Wiecie, lewa jak rozdam. Rozwój 65. No, na DLC wbiłem tak spokojnie z 60 leveli. Z półtora, dwa lata? Horizon? A kurde, może mi się pomylił z czymś podobnym. Do bossa, do tego tutaj?
Słuchaj, możesz poprowadzić w sumie. Możesz poprowadzić. Bo to jest winda w dół. Tu w prawo i w dół, tą windą, czy tutaj w dół? O kurwa, chyba tutaj coś. Ty, co to jest za... miejscuwa? O, tutaj nie byłem na pewno. Ty, coś jest, widzę. Kurwa, koniu. Litości. No mi teraz kątem oka się rzuciło. Pewnie bym chwilę pobierał, to bym znalazł, ale... ale teraz bym już... raczej jak pewne rzeczy poznajdywałem w miarę szukając, to myślę, że będę po prostu się skupiał na tym teraz, żeby jeszcze parę rzeczy znaleźć i... teraz pewnie wszystko nie odrobimy, ale to bym zrobił jak jakiś boś, jeszcze jest, to z chęcią zawalczę. Tutaj jest, ale czekajcie, bo tu jest jeszcze jakaś droga. Zanim wejdę tam, to bym wszedł tutaj. Znaczy, czy to przypadkiem, no coś tu jest. To nie jest miejsce, w którym byłem, tu zaraz łaski nie ma? Ale jaja. Ta. Chyba. A nie, czekaj. Może i tu nie byłem. Nie byłem tu. Talizman wszystkich tydli. Oka. Nadaje efekty wszystkich talizmanów tydli. Ogromna masa skrąbionych atrybutów tydla zmniejsza obrażenia otrzymane od trafień krytycznych i strzałów w głowę, lecz poprawia skuteczność przewrotu i kroków w tył, jednocześnie zwiększa wszystkie otrzymane obrażenia. Śmieszne. 1,9 waży. A czekajcie, bo to jest winda, ta? Tak, dobra, to chodźmy na tą windę razie. Słyszę, jak coś pełza. Pełzie. Jest. Oj. Co jest? Co jest, kurwa? Koń wolny sobie wziął. Na windzie nie można. Co ustala takie zasady? Co to ma, kurwa, znaczyć? Nie podoba mi się to. Mój koń będzie walony w każdym miejscu. Ładnie, ładnie. No i to jest to, czego szukałem, dokładnie. Tu będzie zaraz ten łucznik śmierdzący. O! Ty, co zrobił? Przeszkadzał ci ten koleś? I musiałeś go tak... zbesztać? O, czekajcie, jak do niego skoczyć. Oj, oj, oj. Szczerze powiedziawszy, po tych ogromnych pochodniakach, to oni się wydają być mróweczkami. Dobra, tylko zanim jeszcze prosta droga, to się bym rozejrzał, czy czegoś tu nie ma przypadkiem. Szybciutko, w sensie w tym lasku. Ojej, ale ciepło mi się zrobiło. Ale teraz jak już to będzie skończone, to można realnie będzie myśleć o... skończyłem Eldena, a po Eldenie o takich bardziej regularnych streamach, bo teraz to tutaj się do pierwszej posiedziało, tu do drugiej, wiecie jak to jest. Pytanie co z tym kurde DBDN, ale 4 dni, no ja myślałem, że z tydzień został. Może coś to sam popykam troszkę, zobaczymy jak to będzie. Ale kurwa, tyle tych questów, jest 3 stron questów, no to musiałbym 4 dni napierdalać. No zobaczę jutro jak to jeszcze będzie, jutro podejmę taką ostateczną decyzję, już dzisiaj gram w Eldena do końca.
Najwyżej końcówkę Eldena podstawki zostawimy sobie na ten, ale zobaczę. Nie śpieszno mi, ale no lubię robić te rzeczy. Zresztą event jest naprawdę fajny, powiem wam. Event jest naprawdę fajny w DBD. No ale to mówię, to najwcześniej jutro się spodziewajcie, jeżeli już. Jeden dzień. No, jeden dzień to już by była fajna pomoc w sumie, jakbym nawet sam coś próbował. Ale chyba sam te... Ojeju! Sam też chyba coś podziałam. Teraz dużo zdrało rzeczy, ale damy radę. Jest jakaś ta, jakaś posąg. No to będzie się piło. Run 7. O, co to jest? Co to jest? Mok? O Jezu, to jest lwia bestia, mój ulubieniec. Ja nie pamiętam, czy się lubiło. Śmiertelna zaraza wywarstwia na mnie. Oj. Nie wiedziałem, nie zauważyłem, myślałem, że to będzie błyskawice, lód i wiatr. A tu żywioł jest nowy, no. Ale mocno dostaję. Kurde, w porównaniu z początkiem, gdzie trzeba było tam wokół mnie otańczyć. Fajnie. Dobra. Złota przysięga. Ja też mam nowy żywioł, tego nie miałem, jak lubiłem po raz pierwszy. Miałem jeden mieczyk wolny. Kurde, ale bym spadł sobie tutaj. Kurwa, którym się zaskakuje z konia? No, klikałem to pół godziny. O! Tak, gdzie moja broń? O, się pojawiła. A, czekaj, ale się zdebufował. No trochę kiepsko. Nie dało się zejść z konia z jakiegoś powodu, co się zbugowało. Nie miałem mało życia. Ale dupcia. A jądreski te. Nie, przysięgam, naciskałem gałkę. Ta gałka widzicie, że działa chujowo. Jak biegam, to samo wchodzi w crouching. Jak próbuję zjeść konia, to konia wali co najwyżej. Dobra, podaję trochę bliżej, żeby z buffa bardziej skorzystać. No, druga faza może być problematyczna, patrząc jak... teraz tak.
Miałem wrażenie, że jest nie on. Oj. O nie! To najmocniejsze... Przed moją ulubioną... Przed moim ulubionym momentem w muzyce. O jest. Smutnie przemyca te bazyliszki tutaj na tą arenę, powiem wam. Może zmienia żywioł z czasem. Na pewno. O Jezu, uwielbiam ten... Fenomenalny jest ten soundtrack. No co? Kurwa, przecież nie zetnęło. Może jest coś, co zbija. To ma... Jest coś, co zbija. Zapomniałem, są pilułki przecież. Zapomniałem, że są piluły do zbijania statusu. Czekajcie, w ogóle się nalicza? Nalicza się. O to! No to teraz Essa, mam nadzieję, będzie. Naprawdę, najebałem te wszystkich radany w Terdale, a to dla mnie jest dalej najbardziej piska nutka z całego DLC. I w sumie całkiem fajna walka. Oj. Teraz nie wyzłapać jakiegoś dobrego rytmu.
śmierć. O nie, teraz błyskawica. Spamię źródłami. Ma to w dupie? Zaraz na tym będę leżał? Klasyka. Tornado boskiej bestii. To brzmi jak technika picia piwa. Pozostała jakby miejsce, tak specjalnie ściągnęła na ten miejsce, położyła się dyszy, że i rurąca. Klasyka ratunku. Klasyka ratunku po prostu. Wizerunku tutaj oczywiście nie było, bo to był boss poboczny. Gdzie jest moje ciało? Gdzie jest ciało Bobrusa? Amen. Słuchajcie, DLC to wszystko. A nie wiem, czy mi coś jeszcze przychodzi do głowy. No, ostro drzewie gdzieś cztery pominięte, ale to mogą być moby. To może być jakiś zaułek gdzieś niesprawdzony. To jest szukanie igły w stogu siana. Chyba zaraz pójdziemy na tą tierliskę, pogadamy sobie trochę. No i potem zobaczymy, co dalej. Jak myślę, przynajmniej na ten moment. O, kurde, ale w cieniu. Ale Tyrisa razi tylko z DLC. Jakiś czas zrobimy z całą Soulsową, myślę. Souls-like'ową. Tam będzie Lies of P, Soulsy, wszystkie i tak dalej, ale to cały dzień wtedy na to zajdzie, pewnie nawet dłuższy. O sobie może zrobimy na jakiś cel nieduży, żeby pogadać, ale żeby spełnić też i jakoś wesprzeć kanał. O, tak osy to połączymy. Tam nie byłem też. Ale czy tam coś jest? Jakieś lorneta? Ja tam widzę... jakby to nazwać? No, dużo rzeczy widzę. Wiecie, wrócę się tu na chwilę. O... No, tak, tak. Ja za chwilę to już wychodzę, już nic to nie będzie, tak naprawdę. Fajności? Takie pół na pół chyba zrobimy, wiecie? O, kurwa, nie wiem, czy tam na górę da się skoczyć. Może gdzieś na dole jest coś hopa? Ale... O Jezu Chryste, tam jest głęboko. Jak ktoś zeskoczył stamtąd tam, to byś się pewnie zdezintegrował, zanim by doleciał do ziemi. Ale ten płaskowyż trochę nie jest do przeszukania. Ale śmiesznie, że wszyscy poumierali. Na razie działa, ale sprytne. Sprytne, krotucha szukał. Krotucha szukał. Słuchajcie, zrobimy jeszcze mapkę. Teraz co jeszcze myślę? I co, teraz wszystkie bossy zabiłem w sumie? Czy coś jeszcze jest takiego, co mogło być pominięte? Wiem, że nie każdy siedział 100% na streamach, ale... Tak wydaje mi się, że... Zbiliśmy tych bossów całą masę. Ja myślę, że tych bossów zbiliśmy... No, nie liczyłem w sumie. Ale trochę było. Zaraz zaczynamy listę. Ty listę zaczynamy wszędzie po coś cofać. Bo ja powiem, czy kojarzyłem, czy nie. To jest kurwa mądre. Fajne było to DLC, tak ostatecznie bym powiedział. No nie wiem, walki mi się bardzo podobały. Chyba najbardziej, najgorzej będę wspominał walkę z... Midrą i Palczastą matką. Ale obie były fajne ogólnie designowo, tylko taki moveset był nie pode mnie. Mocno. Z DLC tylko, a to dużo zrobimy sobie jakoś przy okazji, myślę. Jakoś przy okazji. Słuchajcie, to tylko wrócę sobie tutaj. A, możemy jeszcze zobaczyć, jakie są rzeczy z duszy. Elden na pewno będzie kończony na dniach. Jakby coś teraz jeszcze wyszło, na przykład to DBD, jakbyśmy sobie poszli pograć. No to od razu po DBD wracamy, nie? A jak już Elden się skończy, no to najbliższy przystanek Wukong. No i Wukong, powiem wam, że... Mam nadzieję, że będzie dobrą grą, bo też się może okazać, że to będzie Wolong, a nie Wukong. Moc wizerunku. O! Patronki to jest jeszcze wizerunek. Rominy. Halabarda, która zgniliznę szarłatną. O Jezu, ile jest broni w Eldenie, co nakłada zgniliznę szarłatną? Już w tej grubej zbroi. Oj, no i koło, i koło. Na koło jeszcze macie w ogóle ile dni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni jeszcze jest na wrzucenie na koło. Jest dagger na pewno. Kurde, to ciekawe. Broni Rominy, świętej patronki Pąków. Szkarłatna glewia ze zwisającą klingą przypominającą Pąk.
A tacy powodują nagromadzenie znizny. Kiedyś walącym się po nocy przecież Romina w milczeniu trzyma Pong. Stało się on jej klingą. Zdecydowanie za dużo jest Pong słowa w tym. I zniły motyle, to ten styl, który puszczała. Inkantacja Rominy świętej patronki Pongów. Przyzywa niezliczone motyle, które towarzyszą powolnemu piruetowi. Motyle rozpadają się w chwili uderzenia, rozsiewając zgnieniznę i wywołując reakcję łańcuchową. Szarłatne motyle są tak jak skrzydła bogini zgnieniznny. Stały się bezpańskie, a Romina wyciągnęła do nich dłoń i ukroiła je. Ty broni? Ty o? O kurde, ciekawe w sumie. No ale nakładanie szarłatnej zgnieniznny to jest spoko sprawa. O, dwa miecze, władca i światło, obiecany małżonek tutaj, a tu błyskawiczne cięcie. I są pod Inta poniekąd. I światło Mikeli. A nie hiluje wrogów za pomocą słupa świata. O, to jest te AOE, którym puszczał. Władca lepszy. Wielkie miecze z czarnej stali, którymi Radan posługiwał się w młodości. Para broni ozdobionych motywem lwiej grzywy. Radan posiadał je tuż przed zwycięstwem nad gwiazdami. To miecze władcy, które nie polega wyłącznie na sile fizycznej grawitacji. Napełni dwa wielkie miecze światło Mikeli, po czym wykona cięcie przywołujące słupy światła. Kolejne cięcie pozwalają wykonać do dwóch ataków dodatkowych. To ten sam opis, który błyskawiczne cięcie. Przyjmij lśniącą formę i skrócz do przodu, aby z prędkości światła wykonać cięcie w dół. Potem uderzenie nastąpi dodatkowy atak światłem. Naładuj, aby zwiększyć moc umiejętności i liczbę ataków dodatkowych. Dobra, weźmy sobie na razie tego rzeczywiście władcę. Bo ten drugi... No to, ten obiecany małżonek chyba jest fajniejszym skillem. Super światła z ziemi. No właśnie, właśnie. Na B? No, biłem. Biłem zioma. Dobra, no to co? A co do samej gry normalnie zostało, trzeba zobaczyć. No z normalnej gry zostało nam... Na pewno będzie można wrócić na dwór, bo na dworze nie zabiłem bossów dwóch dziewic. Trzeba będzie wymyśleć na pewno bolida fajnego jakiegoś. No i Mountain Tops of the Giants jest całe do zrobienia. Całe te zmatowione pola śnieżne i Mikela Halitstri. No i Farm Azula, który jest tutaj. I stolicy Ashen. No to też jeszcze teraz trzy streamki myślę, że będą. I Magic Damage ani Holy. Huh. Ciekawe czemu. To rzeczywiście tak nietypowo pod tym względem. Dobra. Na razie styka, idziemy na tier listkę, tylko muszę kogoś znaleźć tier listkę. Wróć do pulpitu. Poza rozmowy, wyłączmy nagrywanie, bo to w sumie też fajny będzie segmencik. Może jakaś muzyczka w tło, jakiś Adrian von Siedler? Te klimaty. Pyk. Adrian... Von Siedler, Celtic Music. No elegancko. O! Przyszły eldeński władca, książątko. Dopiero wróciłem i zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jak to się ułoży. Wszystko. Ciężko powiedzieć na razie. Dobra, słuchaj ta. Szukam tier listki i odpalam. Elden Ring DLC Bosses Tier List. To już jest zrobiona, widzę, przez kogoś, a jak zobaczyć podstawę tej listy? O, jest. Dobra, przechwytuję tylko... Odpalimy sobie to w operce. Kurde, ale czuję, jakby to ze mnie zaszło trochę stresu. Dużo było do zrobienia. Dobra. Rozmowy. Tak. Zmieniam trochę kategorię, czyli nazwę. Tier lista wszystkich bossów z DLC. Tak. No i tak. Mamy sobie tier listę. O. Chyba wszystko powinniście widzieć. Jak to tako. Mamy kategorie S, A, B, C, D, E, F. I mamy... Czy to są same bossy z tego? Chyba tak. Dobra.
To co po kolei? Ancient Dragon Man. Robiliśmy go? Bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Ancient Dragon Man? Gdzie się robiło? Pamiętacie? Bo szczerze powiedziawszy, nie każdy. Może, że to była taka walka, że ja... Niedodrobna katanka duża na smoki. No słuchajcie... A, on nie był w jakimś drobowcu? Drodze treningu ze smokami. Słuchajcie, nie pamiętam go. Dam go tak o, bo chyba na nim nie padłem. Średnio go pamiętam, szczerze powiem. Starożytna smoczyca Senesax. No powiem tak. Szczerze powiedziawszy, to był najtrudniejszy smok dla mnie. W całym DLC dałbym ją na trudną. Nie była jakoś hardkorowo trudna, nie wiadomo jak. Ale no kurwa, miała takie chamskie ruchy. To był najbardziej chamski move z całego DLC. Licząc wszystkie bossy, jakie były. Siema Suzy. Porobiłem. Po trudności, pół na pół. Pół na pół. Takie trochę trudność pomieszana z fajnością bicia. Z fajnością bicia, w sensie fajnością walki. I takim designem ogólnym. Ona była fajna designowo. W sensie ładna była jak na smoczycy, bo miała podwójne skrzydła. To było super. No i była ciężka. Aha, bo tu jest... Rozumiem, o co chodzi. Rozumiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. To... O tak to zrobimy po prostu. To jest racja. To nie potrzebuje hashtag kategorii. E sobie usuniemy. Delete. F. No, ta trzecia to dużo nie zmienia w moim podejściu. Myślę, że no to taki boss, ja szczerze na nie pamiętam. To nie wiem, czy można nazwać go bossem. Z Arturem? Za 125. A dzisiaj nie wiem, ile mi to zajęło. No dzisiaj teraz 30 podejść, myślę, było. Może trochę mniej nawet? Dzisiaj szybko dosyć poszedł. Już drugie podejście było takie, że... No, prawie został dobity. Dobra, także Senesars. No, Senesars dla mnie była, jeżeli chodzi o... hamskość mechaniki, była najgorszym bossem w całym tym, ale ogólnie sama walka epicka, u stóp wielkiego Baila, bardzo ładny design smoka, chyba jeden z ładniejszych smoków, jeżeli chodzi o ładność smoka. No i co? No, gdyby nie to, że była taka hamska, to pewnie bym jeszcze bardziej docenił tą walkę, a tak to daje takie B. Bale the Dread. No powiem tak, Imo A, walka, gdyby była trochę ciekawsza poniekąd, to myślę, że byłaby wyżej, bo designowo smok jest z kolei nie najładniejszy, ale najbardziej przerażający. Zajebiście wygląda, taki opancerzony smoczył z urwaną nogą. Tylko, że na przykład jeżeli chodzi o poziom trudności, to był dla mnie on dużo prostszy od Senesars. Dużo prostszy. Curse you, Bale! Głowa boli, żadnej tabletki nie mam. Oj, rip. No, może z panku, jakby się udało, to by pomogło. Czarny rycerz Edred. Okej. Jeden z nich to był ten Lichitung, tylko kurwa nie pamiętam, który. Tego NPC... Słyszałem, ja z nim gadałem, tylko on potem umarł. To jest ten w zamku ze skrzydłami. No to szczerze powiedziawszy... Znaczy powiem tak, ja zawsze lubię tych rycerzy, jeśli chodzi o design, ale tak poza tym, no to oni... W tym całym kanonie tych wszystkich bossów, to oni się nie wyróżniali. No takie D bym powiedział. Takie D... No, spoko, okej, walka, ale nic poza tym, nie została w pamięci. Nawet mi się myli 4 tortury. Co innego, rycerz Garu. Rycerz Garu, jeżeli to jest ten Lichitungowy, to był strasznym chujem. Strasznie się do dupy do niego dochodziło, bo ja jeszcze miałem ognisty miecz wśród tych ognistych beczek. To strasznie mnie to denerwowało. A jeszcze jak raz byłem blisko zabicia całego bossa i dostałem garnkiem z tyłu ognistym w głowę i zginąłem, no to już mnie szał łapał. Po prostu. Ale na pewno był ciekawszy i jego zapamiętam. Tego to był. Był, ale... No pamiętam, gdzie robiłem, ale tak nic poza tym w sumie. Black Gaul Knight. To jest pierwszy boss, który robiłem. No powiem tak, z samego faktu, jak zajebiście robi pokoraczek, daje go na wysokie B, wchodzisz i myślisz sobie, no dobra, te DLC, tam Mizaki pewnie tylko postraszył. Zawsze się myli, to będzie spoko. I nagle ten chłop cię bierze na dwa machnięcia mieczem, albo ci zaczyna tą kuszą strzelać. Designowo nie był jakiś super ciekawy, ale był myślę, że fajnym DPS-czekiem i takim właśnie... sprawdzianem tego, jak bardzo z dużą pokorą podejdziesz do DLC. Numer jak Jail.
czyli Gale? Black Gale Knight? Teraz rozpoczęcie się Eldena. Elden. Będziemy jeszcze przychodzić podstawkę, ale nie wiem czy dzisiaj. W sumie. Także Humbler, tak, zdecydowanie Humbler. Pod tym względem daje go wysoko. Jakby się gdzieś trafił w trakcie już przygody, to podejrzewam, żeby był tutaj. Ale przez to samo myślę, że jest fajnym takim pierwszym wyzwaniem. Tak samo, no Gale. No a jak się Jail czyta Jail, no to... to... czyta się tak samo jak Jail. No to przeczytałem tak samo, chyba że chodzi, że J się czyta. Black Jail? Black Jail, no to słuchaj, no napisałeś to w zły sposób, tak ci powiem, ale spokojnie, jest ciepło, nic się nie stało. Black Jail Knight, czyli czarne więzienie rycerz, bardzo rasistowska nazwa, nie podoba mi się, myślę, że Mizaki jest, powinien do więzienia pójść. Dobra, Chief Bloodfiend. O kurde. Chief Bloodfiend. No, przyznam, że nie pamiętam tego bossa. Czy ktoś przypomni, gdzie robiłem? Bo kompletnie go nie pamiętam. Może go nie biłem. Co z kim czyli? Smacznego życia, smacznego. Nie pamiętam tego bossa. Nie wiem, na razie dodaję DF, bo nie pamiętam. Może że go nie biłem. Nie wiem, nie kojarzę go chyba. Add row below. Albo też był gdzieś i nawet nie pamiętam, że miał pasy do życia. Więc daję tutaj tych, co... Nie wiem. Dobra. Commander Gaius. Dowódca Gaius się to nazywał po polsku. No powiem tak, taki spoko bossik. Spoko bossik, dałbym go na niskie B. Czułem się mocny, bo wiem, że dużo osób narzekało na jego szarże, a mi się jego szarże akurat bardzo wygodnie unikało. Jakoś dobrze wchodziły te uniki. Szybko poszedł, śmieszny, bo to ten albinauryk, więc tam taki kurczę bez kolania siedział tak naprawdę w tym dążonie, na tym dziku. Taki trochę budżetowy radan z hajnówki, nie? Zamiast na koniu to na dziku. Z obrotem na dziku, no pojebany. F-tier? Taki ten czarujący troll, tylko mocniejszy. Nie, no to chyba biłem. Teraz już pamiętam te trolle. No ale coś, wrzucam tutaj tymczasowo. Nie wiem, kurde, chyba biłem jakiegoś bossa tych troli. Tak, biłem. Biłem, prawie na 100% biłem go. Ale też szybko go zabiłem jakoś. Słabo mi w głowie został. Hrabia Emir. Powiem tak. No, szczerze powiedziawszy, no to postać była w sumie całkiem śmieszna, tak ciekawy wątek poboczny. Palcarz wielki, najfajniejszy płaszcz dropu, jaki tylko się da. Ale tak poza tym, to nie był jakiś specjalnie ciekawy. Dałbym go na takie C. Niskie C. Taki, walka była banalnie prosta, bo tam zberstowałem. Ale, no tak ogólnie cały motyw tego wątku z katedrą mi się podobał całkiem. Podczas walki z Bailem. Podsumowanie. Czekaj. And summoning during a boss fight? Kind of crazy. Curse you! Bale! You might be, foul dragon. Tak, słyszałem to. Bo to było jak się z nim walczyło, nie? I on tam był. Boże święty. No ładnie, ładną robotę zrobił voice actor. Curse Blade Labyrinth? Labyrinth chyba powinno być, albo Labyrinth? Nie wiem, czy biłem tego bossa. Ja w ogóle nie kojarzę tych bossów. Jak się okazuje. Nie wiem, czy robiłem. Jak mi przypomnicie, gdzie się robiło, to może mi się skojarzy. Tancerka Ranach, prawie brzmi jak Sanach, więc daję na S, bo to moja ulubiona piosenkarka. A tak serio bardziej to taka szmonda do prknięcia. W sensie podoba mi się ten właśnie ta taneczność tej walki, ale takie no nie wiem, wysokie C bym dał. Najfajniejsze z tej walki było to, że dało się z niej ciuchy potem zrzucić i samemu w tym chodzić. Tak bym powiedział.
Death Knight wersja pierwsza i Death Knight wersja druga. No, niestety nie mam pojęcia, co to jest. Kompletnie kojarzę z obrazka. Death Knight Bird Booft. No, powiem tak. Nienawidzę tego. To była też ciężka walka. Od razu z tą Senes Arts. Bo tam było masa tych ptaków i było trzeba tyle się nadumać, jak to rozegrać. Cały czas trzeba było te ptaki wybijać. On miał strasznie mocne ataki. No mocny był. Ja bym go dał tak na takie wysokie D, bo w sumie wkurwiał bardziej niż był fajny, ale no. Jak Sigmarze zmiły się? No, to prawda. Demi-Human Queen Mariga. Bardzo, bardzo prosta była. Bardzo prosta i specjalna, tak naprawdę bardzo podobna, bo osobiliśmy w podstawce. Więc i w sumie mnie ten design trochę obrzydza. Co? Taki o, taki bosik. Demi-Human Swordmaster Ons. Demi-Human czy półczłowiek? Swordmaster Ons, biłem go chyba, to był ten Yoda. To był ten Yoda, on był w sumie całkiem śmieszny, dałbym go gdzieś tutaj? No, tak obym go dał, chociaż nawet bym... Czekajcie, tutaj bym trochę poprzestawiał. Dałbym tak i tak. O, tak obym dał. Śmieszny był ten Yoda do bicia. Śmieszny. Divine Beast Dancing Lion. No, powiem tak. Przerażająca maska. Bardzo fajna walka, jeżeli chodzi o te zmiany żywiołów. Taki awatar się nagle odpalał. Ten taniec. No i muzyka dla mnie absolutny top 1, jeżeli chodzi o całe DLC. Bijąc różne tam bestie. No i kurde, chyba bym go dał z takiego przelubienia go na S-kę. Też pierwsze takie większe wyzwanie i człowiek jeszcze nie wiedział, co go w tym DLC czeka. Drugi bossa cię obiłem i nagle kurwa ta muzyka wjeżdża. Czy oni biłeś? Znaczy kurde, nie wiem, może dobiłem, ale... nie kojarzę w ogóle, no na tym obrazku nic nie widać na przykład, bym powiedział. Nie wiem, czy to jakieś miecznicy są? Co tam trzyma, jakieś dwie kolby kukurydzy? Nie wiem, kompletnie nie kojarzę. Fine Star Beast Buffed version. No, ja też nie lubię tego bossa specjalnie. Taki o, jest sobie, nie? Na wysokie C bym go dał. Na wysokie... A czy, bo to jest D w ogóle. O, czy chcę masz ter bardzo hejtować, żeby dawać ich na D? Nie, no ter mogę dać na C. Nic cię też, ale C. Elektrycznymi atakami drabem co leczy. A, no i widzisz, od razu skojarzyłem. Biłem obu w takim wypadku, bo dwóch na pewno biłem różnych. O, w ogóle nie wyglądają teraz na tym zdjęciu. No to kurde, oni byli całkiem spoko, dałbym ich na wysokie C. Wysokie C obu bym dał. W sumie całkiem fajna walka. A widzisz, kurwa, rycerze śmierci. No widzicie, po polsku się gra to też niektóre bossy inaczej brzmią. Tutaj co prawda Death Knight, no to rycerz śmierci. Ale czy tak w ogóle nie streniło się z wyglądem. Podawać bizony na dupie. Fajna taktyka, fajna. Dobra, furnasowy golem. Dziękuję za rejcika, witam Nerinkę. Witam Nerinkowiczów, siema. Dzięki za ESO. Witajcie, my po DLC właśnie. I sobie robimy tier listę bossów. Furnasowy golem, w sumie patrząc na to, ile było różnego kminienia, jak go zabić, dałbym go dosyć wysoko. Nie jest taki specjalny boss, ale takie bardzo satysfakcjonujące było dochodzenie do tego, jak w ogóle go rozpracować, więc to było spoko. A mi się właśnie podobało to, że trzeba było tą notatkę połączyć. O, w sumie teraz jak myślę, to jeszcze była taka notatka, która mówiła mi o jakimś kryształowym wodospadzie. W sumie ani razu nie znalazłem takiego miejsca. Nudne wielkie gówno. Sounds like me. Siema zainspirowany, witam Jakubas. Siemano, witajcie. Padłem na jeden garnek. Nie, no mi się podobała zagadkowość tej walki, więc ja go daję osobiście AC. Fajnie było pokminić, jak go zabić, jak już nawet nie, te garnki się okazały być takie sobie, bo nie zabijał na hita. No to nagle trzeba było pomyśleć, jak te kroki. Fajna była zagadka, no potem to już było ich masakrowanie po prostu. Ale no jedno trzeba było jeszcze tam rozkminić właśnie, bo trzeba było go garnkami. Fajna była ta zagadka, żeby wejść tam, gdzie był ten ołtarz światła z nim. Fajny element świata, myślę. Ghost Flame Dragon wersja pierwsza i druga, nie wiem która to jest która, obie były dosyć ciężkie, obu nie wspominam jakoś wybitnie dobrze, ale też nie były złe, myślę, że dałbym je, no właśnie gdzieś tutaj. Właśnie gdzieś tutaj bym je dał. Takie, no dosyć wymagające wersje smoków.
Reklam po niemiecku, podobno hiszpańskich reklam jest ostatnio dużo. Złoty Hipcio. No, powiem tak, wkurzała mnie ta walka na początku, bo nie umiałem jego ataku unikać. Jak się nie umie unikać ataku... Na początku myślałem, że jak się nie umie jednego ataku unikać, to jest kurwa kiepsko. Ale potem się dowiedziałem na walce ostatniej z finalnym bossem, że bywa gorzej. No tak się jak złotego Hipcia osobiście bym dał jako designowość i tak całokształt na takie niskie B. Niskie B. No, zwykłe Hipcie były takie sobie, ale ten jak zaczął te kolce wysuwać, myślę, że całkiem fajna bestyjka. Myślę, że taki fajny odpowiednik niedźwiedzi może, a może żmijów, coś pomiędzy, taki rodzaj przeciwnika, który gdzieś tam się przewijał i były mocniejsze wersje, słabsze wersje. No, B bym dał. Fajna była ta walka. Ja w szoku? No słuchajcie, no tak mi się podobało, myślę. Nawet bym dał, nie wiem, czy nie wyżej od niektórych z tych osób. Jared, Pete, Drake. To są te smoki, które się ze sobą biły bodajże. No przez to, że ta walka to w zasadzie polegała na tym, że trzeba było czekać, aż się wybiło albo wejść w dwa ornie. No to dałbym ją na wysokie D. Takie sobie bym powiedział. Tak o, po prostu było. Lamenter. No jakoś się kojarzy z wyglądu. Ale szczerze to nie kojarzę go. Musiałbym jakąś polską nazwę go zobaczyć albo coś. Nie pamiętam tego bossa z wyglądu. Te obrazki są bardzo małe. Stenka jest znika? Chyba robiłem, ale nie pamiętam go w ogóle. Daję na F, bo nie pamiętam. W ogóle mi się nie kojarzy ten boss. Chyba robiłem, bo coś kojarzy mi się opis tego stękania i znikania. Ale w ogóle nic nie pamiętam. Daję F, bo nie pamiętam. Znaczy biłem, więc nie dam na tutaj, nie? Mesmer the Impaler. No chyba jedna z fajniejszych walk DLC. Myślę, że S-tier luźno. Nie dość, że bardzo fajna i wymagająca, to jeszcze bardzo uczciwa w tym. Nie powiedziałbym, żeby Mesmer miał chociaż jeden jakiś mery bullshitowy atak. Wszystko dało się unikać. Wszystko dało się wyczekać. Super arena, super muzyka, super ruchy. Takio akurat, no myślę, że jak na takiego jedno z równych bossów DLC, to na pewno spełnił swoją rolę i był bardzo fajny. Bardzo fajny. Super mi się podobał. I myślę, że będę długo wspominał tą walkę. Jedyne zaskoczenie, jakie miałem z Mesmerem, to to, że nie był bossem finałowym. Patrząc pod... No... To jest ewentualny zarzut, że patrząc na trailer, to się myślało, że będzie druga Malenia i nie mówię, DLC dało wiele innych wyzwań, ale ten Mesmer się okazał takim trochę głośno szczekającym pieskiem, który ostatecznie mało co zrobił. Z areny pominął drugą fazę, ale chamsko, no w sumie ta arenka wyglądała na taką, co te płotki trzymały na słowo honoru, myślę. Metyr, matka palców. No kurde, designowo i jeżeli chodzi o zagadkę, to bardzo fajny boss, dałbym tutaj, chociaż no mówię, akurat ja mam z nią taki problem, że może by była u mnie trochę wyżej, ale po prostu nie lubię takiego stylu walki, strasznie był denerwujący i męczący, no i sam przeciwników tych palczastych nie lubię, a tu ich matka, no jedyne co to właśnie spoko, że można było szmatę klepać, ale poza tym, No ale wysoko, bo ogólnie cała otoczka, nie będę patrzył tylko przez pryzmat to, że mi się nieprzyjemnie z kimś walczy. No to są dwa bossy, z którymi się najmniej przyjemnie mi się walczyło, no oprócz tego jeszcze. Więc no tutaj chowam trochę do kieszeni, bo jest jeszcze wiele innych aspektów, które myślę, że głupie było dać to, bo mi się nie podoba, nie? Palec czy balec, no fajny ten paluch był, pewnie jeszcze komuś w dupkę wsadzimy. Midra, Lord of Frenzied Flame. No, tutaj albo tutaj. Tutaj muszę jeszcze się zastanowić, zobaczę jeszcze jak się reszta rozłoży. Znaczy jak na pewno S-tier. No chyba jedna z ładniejszych walk, jak nie najładniejsza wizualnie. Myślę, że patrząc na te efekty, no ten rozbłysk żółci, kiedy on wchodzi w tą fazę drugą i tym takim pociskiem wali. Sama otoczka, że idziecie przez ten las, no ten las sam sprawia, że ten setting i droga do bossa były cudownie ciekawe. Sama walka bardzo fajna, wymagająca dosyć, ale też nie przesadnie trudna, pomimo to, że akładał dosyć mocny status, który mógł mocno namieszać, no i
prawie sprawił, że Gucio był łysy, więc jeszcze dodatkowy plus taki pozakulisowy. Super walka ogólnie. Chyba dałbym wyżej. Ogólnie ten Divine Beast Dancing Lion to nie jest moja ulubiona walka, jeżeli chodzi o ten, ale muzyka no po prostu jest fenomenalna w tej walce. Ale w tych dwóch też nie jest wcale gorsza, więc myślę, że za całokształt dałbym tak. Putrescent Knight. To jest chyba ten taki z grobowca, rycerz. Powiem tak. Wydaje mi się, że dałbym go... No właśnie, gdzie bym go dał? Czekajcie, ja chwilę go dam tutaj, muszę się zastanowić. No ogólnie podobała mi się droga, bo to była taka trochę sekretna walka. Jak szedłem tam, to miałem taki trochę strach, co tam w ogóle mnie będzie czekało. Nagle wypierdala na mnie chłop, szarżuje na pełnej. Nagle spada z konia, koń z lewej, on z prawej, koń z prawej, on z lewej. Taki chaos, fajne ataki. No kurde, dałbym go na wysokie B, a może nawet na niskie A. W sumie był bardzo fajnym bossem bardzo, no podobał mi się jakby cały klimat tego, że się idzie do tego drobowca, na dole taka pokraka, potem jeszcze się leciało w tym drobowcu przez X czasu. Fajny był, trochę szybko go pokonałem, więc myślę, że jeszcze nie poznałem tego jego pełnego wymiaru, ale to co widziałem było bardzo spoko. To skakało się z kilometra, tak, no i potem do tynia, mówię, dużo bossów zyskało przede wszystkim na drodze do nich. No do Baylat, po tych wzgórzu wspinaczka, no to Putrescent Knighta przez ten drobowiec, jak ta pieczęć się zerwała, to od razu było tak, oja, kurwa, co tam będzie? I spadasz po tym drobowcu do tego gościa. No Mesmer i Midra też takie... Mesmer akurat miał taką sobie drogę, nie za bardzo lubiłem ten magazyn osobliwości, ale no cała arena i cały klimat walki mocno nadrabiały. Radan Consort of Mikela. O cholera jasna, no. Na pewno gdzieś na SC myślę. Na pewno najniższy, jaki w ogóle mi przychodzi w najskrytszym myśli, to jest wysokie A, ale myślę, że spokojnie zasługuje na S, bo to była walka wymagająca, fajna. No trochę myślę, że momentami bullshitowa, ale no na taki poziom, że chciało się więcej, nie było takiego czegoś, że człowiek już odpadał. No po pierwszym dniu, na przykład robiłem 3 godziny pierwszego dnia, no to mam wrażenie, że on mnie tak napierdolił, że aż mi coś w mózgu stopniało. Mam wrażenie, że on po prostu tak bardzo potężnie mnie zniszczył, że ja już, jak patrzyłem na cios, to już nie potrafiłem nawet jednego ciosu zweryfikować. Ja już miałem mętlik w głowie. Ciężka, wymagająca. Fajna arena na pewno, no i fajny przeciwnik. Radan to był mój ulubiony boss podstawki. Co do DLC, no chyba moim ulubionym nie jest przez to, że mi tak przekropał dupę, ale no szacunek mu się należy. Bo walka była naprawdę spora, no jeszcze miał Femboya na plecach, to już myślę, że kompletna sprawa. Myślę, że bym go dał tak. Chyba Mesmer mi się pojawił, podobał bardziej, ale Mesmer to taki, wiecie, przyziemny bossik, nie? A Radan, no to czułem, że biłem Boga. Cetyr zbyt bullshitowy, ze czwarte zabicia gigantyczna, no. To był jedyny boss, który sprawił, że mi tak ręce zaczęły latać, jak już dzisiaj byłem na tej drugiej, na tej trzeciej fazie po raz pierwszy. No słowo, tak mi leciały te ręce. Pojebane. Że ja zostawię drugą fazę, to myślałem, że kurwa, człowiek jest w stanie to wygrać. No, no to mnie, ja po prostu czułem się jak Joker jakiś w Arkham Asylum. Patrzę, oe, i on jeszcze od razu zrobił ten atak z nieba, że tak napierdalał jeden raz za drugim. Potem jeszcze inne oe zrobił, myślę sobie, ja pierdolę, co to będzie? Nie widziałem? Tak, klęk. Ktoś śmiać? No to czułem, jakby Midra mnie natchnęła. Także, no nie wiem, czuję taki szacunek do bossa, chociaż przyznaję, że nie jest to takie najczystsze S, bo uważam też, po całości, że myślę, jak to już osoba Artura przeszła, więc mam prawo się powiedzieć, myślę, że był bullshitowy, jak na swoją trudność. Mesmer, Midra nie byli nawet razem, pomnożeni przez 1000, nie byli nawet w połowie tak bullshitowi jak Radan. Nawet w połowie. Dajcie, bo muszę sobie... Aż tutaj. No. Także tak to widzę. Ryla the Raid Red Bear. Kurde, powiem tak. Ryla w porównaniu z misiami z kontynentu, no to wpierdol na pierwszym zakręcie. W ogóle brak tej agresji. Fajnie, bo była ruda, ale szczerze powiedziawszy, no wyżej niż, nie wiem, tutaj to nie dam, myślę. Zaraz to jeszcze przemieszamy trochę, ogólnie wam powiem, bo muszę tu się jeszcze zastanowić nad paroma rzeczami.
Red Bear, w sumie taka śmieszna walka z tych duchowych mauzoleumowych, to było całkiem spoko. Całkiem spoko, na pewno dałbym go... No myślę, że tutaj bym go dał. Na pewno druga z moich ulubionych. To była trzecia, a ta będzie czwarta z tą wielką krataną. Znaczy, zaraz muszę sobie go jeszcze trochę przypomnieć. Relana. Bliźniaczy księżyc rycerz. No kurde, no chyba zasłużka na S-kę. Tylko pytanie, gdzie na tej S-ce? Zaraz się pomyślę. No taki też boss z rodzaju takich, że się wchodzi i patrzy się, jaką bossy, to na początku wydaje się, że kompletnie nie ma czasu. Ja sam był z Radanem. Z Mesmerem chyba tak nie miałem. Z Midrą chyba też nie. Ale Relana i Radan to były takie bossy, że pierwsze podejścia, takie pięć pierwszych podejść, to się wydawało, że no kurwa, no by podki można wywalić, nie ma w ogóle miejsca. To, ale potem się znajdowało jeden, drugi, trzeci, czwarty moment do zrobienia czegoś więcej i jakoś się udało. Bardzo fajna walka, bardzo fajne bronie, które nawet trochę pokorzystałem, bardzo ładny armor, bardzo satysfakcjonująca walka również, myślę, do uczenia się, myślę, że nie była nawet bullshitowa, nie przypomina mi się, teraz już trochę zapomniałem, jak się z nią walczyło, w sensie większość ataków pamiętam, ale chyba na coś tam narzekałem trochę z bullshitowatością, ale ogólnie było fajnie, no ja, mi się bardzo podobała ta walka, teraz tylko pytanie, gdzie ją dać? No chyba dałbym tutaj. Chyba tak bym jeszcze dał. Tak myślę sobie. To oczywiście od lewej najlepsze, od prawej najgorsze w danym tierze. Dopiero po trzecim parę. Radana. Na F na moment. No słuchajcie, to jest tylko taka limbo. Limbo. Także to takie naprawdę były bossy, że zostaną ze mną na długo w pamięci. Romina, Saint of the Bat. Kurde, takie bossy trochę ciężko ocenić pod względem tego, że biło się je w takim momencie, że gdy się z nią walczyło, to miało się wrażenie, że no to jest tylko sidestep w drodze do jakiegoś giga bossa. No ja już czułem, że czeka na mnie to królestwo w niebiosach, nie wiedziałem, jaki boss mnie tam czeka i ja wiedziałem, że muszę ją zabić, muszę ją szybko pokonać. No bo trzeba iść dalej, że to jest, to nie może mnie zatrzymać. No i nie zatrzymała, zabiłem ją za pierwszym razem, chociaż było na styk. Fajne miała ataki, fajny miała design. Fajnie, że trochę elementów Scarlet Rota też weszło w tym DLC. Taki też, myślę, że bardzo uczciwy sposób. No osobiście chyba dałbym, ona ogólnie była bardzo ładna, myślę, że dałbym ją na pewno na B, a na tym B myślę, że dałbym ją tutaj. Jedyny zarzut na to, że zarzut, nie zarzut. No po prostu dosyć łatwo mi poszła, więc nie wiem, czy miała jakieś jeszcze fajne ataki, czy miała jakieś bullshit ataki. No to, co ja zobaczyłem, było całkiem wygodne, całkiem fajne. Potrafiła nałożyć presję, ale nie w taki chamski sposób. Bardzo fajna była. No fajna była. No myślę, że mówię, jakbym zatrzymał się dłużej, trochę bym bardziej ją... Ja nawet nie pamiętam za bardzo jej ataków, bo ja dosłownie ją tak szybko zabiłem, że no nie dało się nacieszyć poniekąd. No ale to też nie da rzeczą. Cieszę się, że ją szybko zabiłem. Rugalea, The Great Red Bear. To chyba jest drugi misier, który robiliśmy. Ten drugi był jeszcze prostszy niż ten pierwszy, ale daj ich mniej więcej blisko siebie. Byli bardzo podobni, nie wiem, czy oni się czymś jakoś super szczególnym różnili. Skado Tree Avatar. No powiem tak. Kurde, mam tylko zerwostkę. To chyba, jak tylko pomyślałem, że o tym bossie, to chyba taki największy mam, że nie wiem, co za bardzo o nim myśleć. Z jednej strony bardzo mi się podoba, że schodzimy, jest to takie bagna, te takie rozłute drzewa jakby. Tak naprawdę... No jest taka walka na wyniszczenie, powiedzmy. No trochę było bullshitowych ataków, trochę było dziwas, nie do końca było wiadomo, o co chodzi, no bo tak bijesz i nie wiem, drugi raz staje, trzeci raz staje, myśl sobie, kurwa, robię coś źle, może trzeba coś zrobić jeszcze konkretnego, ale w końcu padło. Nie jestem fanem aż takich walk na wyniszczenie, ale nie była to zła walka. Myślę, że gdzieś na C znajdzie swoje miejsce, gdzieś tutaj powiedzmy. Tak myślę. Designowo był całkiem ładny, bo to był taki, no, taki posprzątany ento żywiołak, kwiatek. I ładną broń też rzucał. Dalsze spoko. Tree Sentinel raz, dwa buffed. No, I mean, w sensie, to tylko oni byli. To tylko oni, ja nawet nie poczułem, że oni byli zbuffowani, zostali rozklepani jak dzieci. No i cóż. W sensie
No to są takie typowe mopki z podstawki, więc nic specjalnego, absolutnie. Rakshasa. No, tak pamiętasz przez mgłę tą walkę. Pamiętam, że z tą katanką był. No, nie wiem, tak i ono, nie wiem, gdzieś dałbym tutaj, powiedzmy. Tak myślę, że to była walka, jakoś super mi w pamięci nie zapadła. Chyba, że nie wiem, czy to za pierwszym zrobiłem, czy za drugim, ale no. No i jest jeszcze Yori. Yori Glory to Arstocka Elder Inquisitor. Taka walka, taka maruchowa trochę, trochę śmierdziała kupskiem, ale ogólnie całkiem fajna, otwierała też bardzo ładną lokację, więc tak się czuło, że się bije z jakimś strażnikiem. Ale czy był jakiś super specjalny? Taki o ziomek, jakoś też mi myślę, że mocno w pamięć nie zapadnie, szczególnie, że to był taki trochę wyrośnięty, jakiś pełno było tych drzewnych czarodziejów. Więc nie aż tak bardzo się nie odróżniał, żeby jakoś go zapamiętać. No, designowo to wręcz był identyczny, po prostu miał te zaklęcia przyzwania, te samony jakby miał. To taki typowy mag, który bije magią, inkantacją i jeszcze kurwa samonami. No, jeszcze na to ketchup, nie? Był moim backupem. Ten z kwiatka? Czy który? Czy ten z Rakshasa? No, także jego bym dał gdzieś... Nie wiem, gdzieś tutaj? Powiedzmy? I teraz tak, małe przemieszanie, dobra. Curseblade Labyrinth. Curseblade Labyrinth. Czekajcie, ja sobie szybko zobaczę tylko na YouTubie, czy ja znajdę tą walkę. Jak sobie przypomnę, to może będę wiedział, czy przypadkiem wcześniej pominąłem. Curseblade Labyrinth to się nazywa, więc tam jest literówa. Bonnie Gaol. Wiecie? No, myślę, że go pominąłem. Chociaż chwila. Teraz zobaczę, jak będzie walka sama wyglądała. Widzę, jaki ziomer tam biernie. No, w takiej jaskinie przechodził z bankami, z czymś tam. A chwila! Ja wiem, co to jest. To jest tego, co w garnkowym podziemiu się robiło. Po tych windach się jeździło. Musiałem go bić. I to jest ten mnich, okej. Zwróćcie, nie poszedłem tam? A to nie jest to podziemie, co się windą wjeżdżało dzbankiem i się zgarniało ten duży dzbanek i tak dalej? To nie jest to? Bo co się biło w tym dzbankowym w takim wypadku? Pamiętasz Garta, albo ktoś pamięta? Tam był Yoda. Ty, no to chyba to rzeczywiście je biłem. No to coś sobie nadrobimy, ale nie wiem, czy dzisiaj. Trzeba o nim będzie pamiętać. Znaczy, zobaczmy jeszcze raz na spokojnie tą listę. Czy chcemy coś pozmieniać? S-tiera chyba nie zmieniam. To były moje 5 zdecydowanie ulubionych bossów. Zdecydowanie. Na A też na pewno nikogo bym z tego ani przesłał, ani w górę, ani w dół. Kolejność też mi odpowiada, tylko czy kogoś do tego A jeszcze wrzucić. No trochę mnie kusi, szczerze powiedziawszy, żeby tę Jodę tam wrzucić. Jakoś tak mi się podobał, że to nie była jakaś super specjalna walka, ale to było takie śmieszne, no. Wydawało się, że to taki jakiś pierdółkowaty, słabiaty mober będzie, a tutaj nagle on skacze. Właśnie mi się kojarzy, że to gigantycznie ta walka kojarzyła ze sceną z Star Warsów drugich, jak tam pod koniec oni są w tym hangarze z Hrabią Dulku i nagle tylko te laskę słychać. I on nagle odrzuca tą laskę i wyciąga te trzy palczaste łapy i zielony mieczyk. Fajny armor się zbiera, jutro to zrobimy. Na pewno. No, jutro to zrobimy. A że jego jestem w stanie dać na takie bardzo niskie A. Tutaj bym chyba nic zmieniał, ewentualnie mógłbym zrobić tak. I tak, mimo wszystko, chociaż no mówię, tego bossa szanuję, po prostu to nie jest jakiś designowy cud, ani jakiś super walka, ale szanuję go za sam fakt, nie? Za sam fakt. Po prostu sanity checka na start gry. Rycerze byłbym w stanie przejść na niskie B, myślę. To były naprawdę fajne walki. Fajne, w których trzeba było bardzo uważać. Tego Furnasa bym trochę niżej dał. A tego z Kraigością może trochę wyżej. To była w sumie, pomimo to, że wkurwiająca, to całkiem ciekawa walka. Mhm.
Tery prawie na pewno biłem. Nie kojarzę samej walki dobrze, ale pamiętam, że w tej jaskini było dużo tych suglusów i w końcu się nie ruszyło. Pamiętam, że był wódz po prostu tych bestii krwi, czy coś takiego się nazywało to. Pamiętam tą nazwę po polsku, kojarzę. Nie wiem, coś takiego bym dał? Tak bym to jakoś widział. Midra. Mesmer Romina. Ater Relana, Bale, Dancing Lion i może Putrescent Knight. Że będzie wpierdol... No, to mi się bardzo podobało. W drugiej puszce, jak masz szansę zrobić, był wkurzający. No, no, Rulie był taki cheesy, ten chłop. Taki niby też taka króleczka, ale łapał... Trochę brakowało w tej liście duchów. Tych, co się biło tam... tego Rogatero Rościa, tą... Ledę i tak dalej, ale ich bym pewnie gdzieś na B umieszczał. W sensie... No mieli tam swoje movesety, B, C pewnie by się pomieszczali. Ewidentnie najwyżej by pewnie była Leda albo ten Starczoł. Starczoł w sumie był wkurwiający, ale był śmieszny. Dobra, rozgrzać się, a postrzegam podstawki. Chyba nie ma. Naprawdę. Nie ma na pewno żadnego achievementa nowego. Zresztą nie dostaliśmy jakiegoś takiego super temcha, że ten diadem będzie dało się coś zrobić. Coś. Znaczy, to jest cała lista. Skończyliśmy DLC w 9 dni. Zajęło, no, sporo czasu. Powiedziałbym, że contentu było do robienia sporo. Teraz, jak już wiem, to pewnie bym je przeszedł, no, dużo szybciej, to nie ma co ukrywać. Jeszcze się te skróty poznajdywały i tak dalej. Ale myślę, że jak na cenę, czyli 160 zł, powiedziałbym, że było warte swoje ceny. Oczywiście był room to improvement, ale to zawsze praktycznie jest room to improvement. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście będą nerfić na przykład Radana. Myślę, że z tej całej listy to Radan i Relana są podatni na nerfy, ale jak na przykład z nerfią Mesmera, to jest gigantyczne nieporozumienie. Mesmer nawet na standardy podstawki nie jest jakimś najtrudniejszym bossem. Myślę, że będę miał dużo większe problemy z jakimś tam Black Blade'em, czy jak on się tam nazywa. Na przykład, albo z Melanią na pewno nie miał większy problem niż z Mesmerem. Teraz 9 minut, finał podstawki. Dziewiątki. 999. Rada nie drży, bierze się na plecy, jeszcze trochę boje, idzie się w dal i stajesz się Rukoniem. Może tak naprawdę ten koń Radana to jest Mikela. Warto o tym pomyśleć. Na pewno bardzo mi się podobała satysfakcja z eksploracji w tym. Jak już się znalazł drogę, a kolejny fragment mapy, no to kurwa, klękaj się rody, no od razu taka przyjemność wlatywała, że głowa mała. W sumie nie dali tutaj też tych żmijów jako bossów, ale no żmij to żmij. To Leonard? Brzmi podobnie. To już pewnie po zmianie imienia. No nic bym tu nie zmieniał już w tym. A ta piątka no na długo myślę, że zostanie w pamięci. Ta trójka w sumie też. No taki trochę memik, ale jakoś tego polubiłem tego gościa. Ten był szalony jak chuj, a ten miał super design. A ta piątka była, no... Myślę, że to była taka piątka bossów, że może poza bullshitem, bo tam Radan by trochę zaniczył średnią. A w każdej innej kategorii design, muzyka, arena, na której się walczy i cała reszta, no to taki 9 na 10 minimum w każdej z tych kategorii mieli. Przecież wiecie, design 9 na 10, taki Mesmer to na 10 na 10, no, rozumiecie o co chodzi. Mikela, coś jest na rzeczy? Czy chłop, czy baba? Tak. Dobra, to tyle. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, może na TTBD pójdziemy sobie. Bo mamy takie 3 rodzinki, może dzisiaj krócej. Trochę mnie ostatnio podmęczyły te dłuższe streamy, abym coś poerywał, ale to zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Nie mam jakoś tak wizji na miniaturki do serii z Rompy, którą będę wrzucał od jutra. Znaczy już jedna mi się pojawiła, gdzie się na bieżni biegałem, ale muszę jeszcze pomyśleć.